Pani Aniu, teraz tak na zakończenie chciałam jeszcze nawiązać do jednego z wywiadów, który odbił się dość szerokim echem. Mówię tutaj o komentarzu na temat Kingi Rusin. Padły tam dość ostre słowa w stosunku do dziennikarki z pani ust. Czy pani Kinga jakoś na przykład z panią na ten temat później rozmawiała? Nie, nie miałyśmy okazji, ale jak się trafi okazja, to pewnie do tego wrócimy. Natomiast wydaje mi się, że dziennikarze, osoby publiczne powinny ważyć słowa. Mamy skalę możliwości języka polskiego jest ogromna, więc zanim sięgniemy po te najcięższe działa, to może czasem z kimś po prostu subtelnie, delikatnie porozmawiać, zwrócić mu uwagę na, nie wiem, na niestosowność pewnych sformułowań. Ja z Zosią rozmawiałam i ona nie miała takiej intencji. No, zostało to tak bardzo drastycznie przedstawione. Jeżeli naprawdę zależy nam na dobru drugiego człowieka i na dobru tych, których chronimy, a takie były intencje Kingi, to myślę, że po prostu trzeba różnymi środkami je pozyskiwać. Ja rozumiem Kingę i też rozumiem tą jej postawę. Czasem po prostu, może delikatniej. To są takie rzeczy, że też pewnie emocje grają rolę i też to rozumiem, bo sama też często mam temperament mocny i też dosadniej mówię niektóre rzeczy. Ale myślę, że po prostu w miarę upływu czasu wszyscy musimy się starać ze sobą żyć w jakiejś takiej zgodzie i łagodności, bo przy hejcie, który jest, łagodność jest dobrym lekarstwem, dobrym antidotum na to wszystko. To prawda, jednak pani tam również powiedziała, że pani Kinga jest, no cytuję, niewychowana. Czy trochę pani żałuje tych słów? Powiedziałam chyba, że za mocnych słów użyła na określenie tej sytuacji. Nie, nie wydaje mi się, żeby to było jakoś tam, ja nie chcę na pewno eskalować jakichś konfliktów i nie jest to moim zamierzeniem. Naprawdę ludzie powinni żyć w miarę dobrze, doceniać to, co mamy. Naprawdę to, że mamy pokój, to, że mamy wodę wciąż, chociaż jest susza, to, że mamy zieleń, jakkolwiek by nie mówiono o tym. Trzeba doceniać to, co się ma i troszkę tak z wyrozumiałością patrzeć na ludzi. No dopóki ktoś rzeczywiście nie robi takiej krzywdy czynnej, nie grozi naszemu życiu albo nie jest jakimś cynicznym sadystą, no to trzeba taką miarą trochę łagodniejszą. Jeżeli się poczuła urażona, to na pewno ją będę chciała przeprosić, ale mam nadzieję, że nie, że chyba w naszym zawodzie będziemy dążyć do prawdy i do tego, żeby przedstawiać naszym widzom obiektywne fakty i sposoby widzenia różnych osób. Chyba na tym nam zależy.